Tak więc strąciłem z siebie kołdrę. No i zaczynam się zsuwać z łóżka, schodzę po tej drabince, szczebelek za szczebelkiem na paluszkach, po cichutku, pyk, pyk, pyk. I nagle słyszę takie... kurwa, pierdolnęła jedna drabinka, kurwa, jeden szczebelek pierdolony. No i spierdoliłem się, poleciałem w dół, następne szczebelki jeden za drugim zaczęły trzaskać, jak domino, kurwa. Kurwa, poszła w pizdu cała drabinka, spierdoliłem się. Ale to jeszcze nic, jak leciałem, kurwa, to czas normalnie jak w Matrixie. Zwolnił. Widzę wszystko w zwolnionym tempie, te szczebelki od drabinki pierdolone, jak lecą, kurwa, drzazgi. Heniusz oczywiście śpi w najlepsze, on nawet oka nie otworzył, jak leciałem. Ale swojej pierdolonej kolejki oczywiście nie zapomniał zostawić na noc pod łóżkiem, nie? Ja, kurwa, widzę te wagoniki z węglem, z jakimiś balami, kurwa, leżą, tory na... pode mną, ja się do tego zbliżam, nie? No minąłem jeden ręką, drugi, trzeci, ale nie wszystko dałem radę wyminąć, jak pierdolnąłem jeden wagonik, ten wagonik się rozsypał, kurwa, w pizdu po całym pokoju, pod szafę podleciał, a jakby tego jeszcze było mało, to z sąsiedniego pokoju słyszę: chłopcy, co się tam, kurwa, dzieje? Nic, mamo, nic! Heniek pierdolnął przez ten w kolejkę, mówię, zachowując fason, nie? Że niby nic się nie stało. No i na szczęście sytuacja się nieco uspokoiła, ja leżę na tej podłodze, kurwa, myślę, czy żyję, gnaty mnie bolą, plecy mnie bolą, bo to pierdolnąłem prosto plecami w jakąś jeszcze koparkę, która stała na podłodze, koło tej kolejki, no ale otrząsnąłem się, jakoś przeżyłem ten upadek, Heniusz oczywiście śpi w najlepszy, w ogóle nawet oka nie otworzył po tym wszystkim. Także wziąłem jego lapka, bo miałem akurat go pod ręką, mój był gdzieś schowany, także sobie nie zawracałem głowy, wziąłem lapka Heniusia. Bateria mu padała, także podpiąłem go do kontaktu, no i otworzyłem przeglądarkę, nie, tam Firefoxik, kurwa, listek ognisty pierdolony. No i zacząłem z Itan swoją podróż w kierunku Andarum, żeby tam zapolować na miłośnika.